29 czerwca piłkarze TS Podbeskidzie rozegrali pierwszy mecz sparingowy przed sezonem 2019-2020. Na boisku Pasjonata w Dankowicach podejmowali GKS Katowice. I po kolei Nowak, Komor, Hilbricht, Maj, Roginicz, Wieroński, Drabik, Studnicki, Sielacki. Witamy zawodników obydwu drużyn na murawie. Gorące brawa dla aktorów dzisiejszego spektaklu. Pierwszy nasz sparing od rozpoczęcia treningów, też nowi zawodnicy mogli się pokazać, mogliśmy się bardziej z nimi zgrać, nie tylko na treningach. No i spokojnie, nie ma co na razie jakichś tutaj wielkich wniosków wyciągać. Na razie jest po pierwszej połowie 0-0. Myślę, że momentami nieźle to wyglądało i pracujemy dalej. Kolejne sparingi i liga już niebawem, także jesteśmy optymistami. Jak oceniasz okres przygotowawczy, atmosferę w drużynie, właśnie zgranie z testowanymi zawodnikami, nowymi zawodnikami? Na pewno widać, że nowi zawodnicy dobrze się zaaklimatyzowali w drużynie. To też już są doświadczeni zawodnicy, także nie mają z tym problemu. Na pewno praca jest ciężka, po dwa treningi cały czas. No to jest niestety taki okres, ale trzeba się dobrze przygotować i myślę, że będziemy przygotowani do ligi. Co się zmieniło? Na pewno bardziej się poznaliśmy z chłopakami. Z treningu na treningu, na trening jest coraz lepiej i tak dalej. Jak oceniasz dzisiejszy mecz, swój udział? No wiadomo, że sparingi to jest jednostka treningowa. Chcieliśmy ten mecz wygrać i to był nasz cel. No niestety było jak było i myślę, że dobry pierwszy sparing, dobrze przepracowany i czekamy na następne. Pierwszy sparing w tym okresie przygotowawczym za nami, wynik 2-2, no ale chyba nie na tym się skupiacie, tylko bardziej na takiej odskoczni od tego codziennego treningu. Wynik jest ważny, no bo każda gra toczy się po to, żeby wygrać, także do wyniku też przywiązujemy wagę. Aczkolwiek na pewno mogę być zadowolony z tego, jak zespół pracował w tygodniu, jaką pracę założyliśmy, co wykonaliśmy i z tych założeń taktycznych, które mieliśmy na dzisiejszy mecz, jak zespół reagował, jak funkcjonował. Do wyrównania. Wynik spotkania 2-2. Na pewno jestem zadowolony. No wiadomo, że w piłce nie można być w 100% zadowolonych, jak się traci te dwie bramki. I na pewno tutaj praca przed nami nad tym, żeby właśnie głównie nie tracić tych bramek. Ale ogólnie całokształt jestem z tego zadowolony, z wyłączeniem tego, że straciliśmy te dwie bramki. Jeszcze na pewno były to takie bramki, których można było spokojnie uniknąć. W dzisiejszym sparingu czterech zawodników testowanych. Czy po tym meczu jakaś ich bliższa przyszłość może być już określona, czy jeszcze czekamy dalej? Tak, już decyzję właśnie przed chwilą podjęliśmy. Na pewno ktoś z tych zawodników zostanie, a niestety niektórzy po prostu muszą dalej szukać pracy w innych klubach. Za dwa tygodnie wyjeżdżacie na zgrupowanie do Grodziska. Czy wtedy już kadra na najbliższy sezon będzie wiadoma? Kiedy możemy się ewentualnie jakichś takich wzmocnień jeszcze kolejnych spodziewać? Ja myślę, że każdy dzień przynosi coś nowego. Mamy swój ranking na tych pozycjach, które chcemy wzmocnić czy uzupełnić. Takie rozmowy cały czas prowadzimy, pracujemy. To też nie jest łatwe, żeby po prostu w godzinę wszystko załatwić. Także cały czas praca się toczy i myślę, że w najbliższym tygodniu, który teraz przed nami, już praktycznie będziemy mieli tą kadrę skompletowaną, ale zawsze też jakaś furtka zostanie na jeszcze kolejny tydzień, no i następne jeszcze tam dni. W kadrze
trenuje obecnie kilku młodych zawodników z BBTS-u. Też dzisiaj dwóch pojawiło się na boisku. Może się trener na temat tych młodych zawodników w naszej drużynie wypowiedzieć, jaką mają szansę, żeby znaleźć się w tej kadrze na najbliższy sezon? Szansę ma każdy dobry piłkarz, mają pracować, powiedziałem im, co od nich oczekuję i to tylko od nich zależy, jak będą się prezentować, jak będą pracować i co będą dawać drużynie. Są to ciekawi piłkarze młodzi, dlatego będą z nami trenować, na pewno będziemy o nich dbać, będziemy ich rozwijać, ale mówię, wszystko tak naprawdę będzie zależało od nich. Dzisiaj w cywilu? Dzisiaj w cywilkach, tak.